Można powiedzieć całkiem niedawno, bo przed 20 laty święty Jan Paweł II podczas kanonizacji świętej siostry Faustyny ustanowił dla Kościoła Powszechnego właśnie to dzisiejsze święto miłosierdzia. I gdy śledzimy historię tego kultu, tego święta, to musi budzić się w naszych sercach zdumienie, jakimi drogami pisze historię Bóg. Dla nas mieszkających w Sokolnikach Lesie to tym bardziej ważne, że święta siostra Faustyna urodziła się w 1905 roku w Głogowcu, a więc 40 km stąd, w Świnicach Warskich, w parafii, do której Głogowiec należał i należy, została chrzczona. Bardzo prosta dziewczyna, później siostra zakonna. Wiemy, że jej życie związane było także z Aleksandrowem Łódzkim, z Łodzią, z Katedrą Łódzką, gdzie otrzymała pierwsze przynaglenie, wezwanie, objawienie, które prowadzi ją do tego, by poświęcić się życiu zakonnemu. Dzisiaj, kiedy wchodzimy do świątyń katolickich na całym świecie, w każdej szerokości geograficznej, to możemy zobaczyć ten obraz Jezusa Miłosiernego. Jesteś sekretarką mojego miłosierdzia. Wybrałem Cię na ten urząd w tym i przyszłym życiu. Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem Jezu, ufam Tobie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Początek tego kultu, jak każde dzieło Boże, napotykał na wiele trudności. Pierwsze próby zatwierdzenia na Watykanie, w Stolicy Apostolskiej, napotkały na wielki opór, między innymi ze względu na dosyć nieprecyzyjne przetłumaczenie owego dzienniczka. I nawet została podjęta decyzja zabronienia tego kultu. Ale Pan Bóg, jak to powiedziałem, pisze swoimi drogami. Na Stolicy Piotrowej stawia kardynała Wojtyłę, papieża Polaka, który jako młody chłopak w czasach wojny pracuje w fabryce Salvoi, która jest tuż obok dzisiejszego sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Spotyka się tam już z tym doświadczeniem i później ono dojrzewa, bo najpierw dojrzewa w archidiecezji krakowskiej. A więc staje się on wtedy, gdy jest papieżem, promotorem tego właśnie kultu. Kultu, który dzisiaj, gdy patrzysz już na to z perspektywy choćby tych 20 lat ustanowienia święta Miłosierdzia, pokazuje, że ta bardzo prosta, zwyczajna siostra zakonna, zresztą napotykająca w swoim zgromadzeniu na niezrozumienie, nawet jakąś zgardę, odrzucenie, kpinę czy zazdrość ze strony niektórych współsióstr, że ona, nie mając żadnej wiedzy biblijnej, nie mając żadnej wiedzy teologicznej, nie mogła sama tego wymyśleć. To, co zapisała dzisiaj, staje się traktatem, na podstawie którego pisze się prace doktorskie, habilitacyjne z teologii. I nie ma tam niczego, co byłoby sprzeczne z przekazem nauki biblijnej czy teologii. My, Polacy, musimy uświadomić sobie, także my tutaj, mieszkańcy Sokolnik, tak blisko Głogowca i Świnic Warskich, że Pan Bóg posłużył się naszą rodaczką w objawieniu tego przymiotu Bożego, jak słyszeliśmy, o którym liturgia bardzo często mówi, że wobec dzieła stworzenia
miłosierdzie jest nieporównywalnie większym przymiotem i darem Boga. Choć możemy zachwycać się tym, że Bóg powołuje do istnienia świat z nicości, stwarza go z niczego, to jednak Jego gotowość do przebaczenia, to, że spieszy się, aby odpuścić nam grzechy, to, że raduje się z każdego naszego powrotu, że jest Bogiem, który nieustannie rozlewa zdroje swojej miłości przebaczającej, to jest największy, najwspanialszy dar. Tak jak zresztą śpiewaliśmy w czasie Wigilii Paschalnej, że dar życia, który każdy z nas otrzymał, byłby nic nie warty, gdybyśmy nie zostali odkupieni i gdybyśmy nie mogli zanurzać się nieustannie w Bożym przebaczeniu. Jak to mówi papież Franciszek, przebaczeniu, którym Pan Bóg nigdy się nie męczy. Zawsze jest gotowy rozlewać to Boże miłosierdzie. Dzisiaj ten przymiot właśnie w święto miłosierdzia, niedzielę przewodnią, białą, pierwszą po Wielkiej Nocy, jest przedmiotem rozważania, medytacji, uwielbienia Pana Boga na całym świecie, w każdej katolickiej świątyni. Także właśnie w kontekście i choćby tej próby, przez którą przychodzi nam przejść, chociaż jak słyszeliśmy w pierwszym liście świętego Piotra, jesteśmy zaproszeni do jednak radości płynącej z nadziei pokładanej w Bogu. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Ewangelia, którą czytamy zawsze, zanim nawet zresztą ustanowione zostało to święto, to właśnie była ta Ewangelia zawsze odczytywana, gdzie Jezus wieczorem, w dzień zmartwychwstania, apostołom udziela władzy, czy daje dar przebaczenia grzechów w sakramencie pokuty. Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale postacią taką szczególną jest święty Tomasz. Tomasz, którego nie było wtedy, gdy przyszedł Pan. I oto Tomasz też uczy nas takiej odwagi mówienia tego, co przeżywa. Oni, jego współbracia, apostołowie, pełni entuzjazmu mówią: widzieliśmy Pana. A on otwarcie przyznaje się do swojego problemu z wiarą. Nie ukrywa tego. Mówi szczerze: ale ja potrzebuję tego znaku, który wam został dany. Potrzebuję go dotknąć, zobaczyć. Jezus specjalnie dla tej potrzeby Tomasza przychodzi za tydzień, po 8 dniach. Staje po to, żeby nie pozbawić Tomasza tego doświadczenia, które otrzymali dzień zmartwychwstania wieczorem apostołowie. Jakby wychodzi naprzeciw, rozumie, że Tomasz tego potrzebuje i dlatego przychodzi powtórnie. I słyszymy, jak Tomasz w odpowiedzi na to zaangażowanie Jezusa wobec jego trudności z wiarą odpowiada: Pan mój i Bóg mój. Możemy dzisiaj, kiedy ci, którzy uczestniczą w transmisji, będą przyjmowali Komunię Świętą Duchową, ci, którzy są tutaj obecni w świątyni, gdy będą przyjmowali Komunię Świętą, zamiast powiedzieć słowo Amen przed przyjęciem Komunii Świętej, gdy kapłan ukaże nam ciało Chrystusa, powiedzieć tak jak Tomasz: Pan mój i Bóg mój. Amen. Thank you.